Reżyseria Ron Underwood. Trasa szybkiego ruchu. Co mamy dziś do zrobienia? Wywóz śmieci od Nestora. Rany, tak szybko? Za ile? 50 dolców, o 47 więcej niż mamy. Połóżmy Nirleumu, Berta i Hetera, za śmieci weźmiemy się jutro. Nestora jutro nie będzie. Bez pracy nie ma kołaczy. Valentine, nigdy nie robisz planów naprzód. Nie myślisz perspektywicznie. Dziś mamy poniedziałek, a ja myślę o środzie. Dziś poniedziałek, prawda? Hey, co to jest tu licha? Czy to nie ten dyplomant? Tamten już zrobił dyplom, na pewno ktoś nowy. Nowy? Mieli przysłać dziewczynę. Będzie miała długie, jasne włosy, cycki pierwsza klasa, super tyłek i nogi po szyję. Jestem Rhonda, Rhonda Lebeck. Przyjechałam na cały semestr. Studentka geografii, geologii. Ściśle mówiąc, sejsmologii. To o trzęsieniach ziemi. Na pewno panowie Val i Earl. Wiem o was wszystko. Wszystkiemu zaprzeczamy. Chcę was o coś zapytać. Czy w okolicy ktoś robi jakieś odwierty lub coś w tym rodzaju? W okolicy? Nie. Moim zadaniem jest sprawdzanie odczytów sejsmografów. Mierzą drgania. Drgania ziemi. Tak. Mam bardzo dziwne odczyty. Sejsmografy są tu od 3 lat i nigdy nie zdarzyło się coś podobnego. Popytamy ludzi. Może ktoś coś wie. Dzięki. Żeby tylko nie były zepsute, miałabym semestr do tyłu. Swoją drogą, przepraszam, że zawracam wam głowę. Nie ma sprawy. Miło było cię poznać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jeśli chcesz, możesz rzucić okiem na te sejsmografy. A co my o nich wiemy? Nic? Ale to dobry sposób na zawarcie bliższej znajomości. Po co? Do diabła, Valentine. Lecisz na dziewczyny tylko wtedy, kiedy spełniają listę twoich kretyńskich wymogów. Masz rację. Głupi się aż żal dupę ściska. Od razu chciałbyś Bobby Lynn Dexter. Tammy Lynn Baxter. Co za różnica. Wszystkie są jednakowo durne. Złamałam paznokieć. Aż skóra mi cierpnie. Jestem niewolnikiem okoliczności. Chyba swojego fiuta.